Słowik, wróbel, kos, jaskółka, kogut, dzięcioł, gil, kukułka. To tylko niektóre ptaki, których śpiew popłynął ze sceny w sieradzkim zakładzie karnym. Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka tamtejsi osadzeni przygotowali przedstawienie pod tytułem Ptasie Radio. Historyjkę opowiedzianą w wierszu Juliana Tuwima zobrazowali za pomocą Teatru Cieni. Grupa teatralna Abrakadabra, działająca w ramach koła artystyczno-teatralnego w Świetlicy Centralnej, w związku z obchodzonymi w tym roku rokiem Tuwima, postanowiła przygotować spektakl Ptasie Radio. W związku oczywiście z nadchodzącym Dniem Dziecka postanowiliśmy, aby udostępnić tą formę teatralną właśnie dzieciom. Dlatego też dzięki współpracy tutaj zaprzyjaźnionej telewizji mamy możliwość nagrania tego spektaklu i udostępnienia ich właśnie dzieciom, to znaczy przedszkolom sieradzkim, a także domom dziecka. W grupie teatralnej Abrakadabra przygotowywaliśmy już wiele przedstawień, ale nigdy tak na szczytny cel, jakim są dzieci. Zdecydowaliśmy się to zrobić w Teatrze Cieni. Na 1 czerwca padł pomysł ze strony wychowawców, żeby zorganizować przedstawienie Juliana Tuwima. Wybraliśmy specjalnie Ptasie Radio, żeby pokazać możliwość głosową i zaprezentować charakterystykę każdej z osób, które biorą udział w grupie teatralnej. To jest tak wspaniały cel, że aż trudno powiedzieć. Cieszymy się, że mogliśmy włożyć to w tyle pracy, w wycinanie tych wszystkich struktur teatralnych, samego Teatru Cieni, głosów. Jest to przede wszystkim przy tym straszna zabawa i cieszymy się, że możemy dać chwilę słońca dla dzieci. Członkowie grupy teatralnej Abrakadabra bardzo zaangażowali się w przygotowanie przedstawienia dla dzieci. Od Wielkanocy już tak na ostro przygotowywaliśmy się, ćwiczyliśmy z tekstem, był podział ról i zdecydowaliśmy się na animację. Właściwie więcej czasu było budowanie sceny i układanie, upinanie, że tam jeszcze czegoś brakuje, tu jeszcze czegoś brakuje, niż później samo spięcie i zagranie, bo wtedy wychodzi. Ale najwspanialsze było to, że cała grupa była zaangażowana jednocześnie przy udziale wychowawcy. Wyszło naprawdę cudownie. A efekt kilkutygodniowych przygotowań widzowie Siewie TV mogą ocenić sami. Drogie dzieci, z okazji Dnia Dziecka z najlepszymi życzeniami grupa teatralna Abrakadabra przedstawia Julian Tuwim, Ptasie Radio. Halo, halo, tutaj Ptasie Radio w Brzozowym Gaju. Nadajemy audycję z Ptasiego Kraju. Proszę, niech każdy nastawi aparat, bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad. Po pierwsze w sprawie. Co świtem piszczy w trawie. Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie. Po trzecie, kto się ma pierwszy kąpać w rosie. Po czwarte, jak poznać, kto ptak, a kto nie ptak. A po piąte przez dziesiąte będą ćwierkać, świstać, kwilić, pitipiltać i pimpilić ptaszki następujące. Słowik, wróbel, kos, jaskółka, kogut, dzięcioł, gil, kukułka, szczygieł, sowa, kruk, czubatka, drozd, sikora i dzierlatka, kaczka, gąska, jemiołuszka, dudek, cznadel, pośmieciuszka, wilga, zięba, bocian, szpak oraz każdy inny ptak. Pierwszy słowik zaczął tak. Halo, o halo, lo 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 lo. Tu 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 tu. Radio, radio, dio, io, io. Tio, trio, tru, lu 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 lu. Plo, 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 pio, pio, plo, lo 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 lo. Plo, 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 halo. Na to wróbel zaterlikał.
Cóż to znowu za muzyka? Muszę zajrzeć do słownika, by zrozumieć śpiew słowika. Ćwir, 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 ćwir. Tu nie teatr, ani cyrk. Patrzcie go, nastroszył piórka. I wydziera się jak kurka. Dość tych arii, dość tych liryk. Ćwir, ćwir, czyryk, czyr, czyr, ćwir. I tak zaczął ćwirzyć, ćwirkać, ćwierkać, czyrkać, czyr, czyrykać. Że aż kołut na patyku zaczął gniewnie. Kukuryku! Jak usłyszy to kukułka? Zaśnie, a to co za spółka? Kukuryku! Kukuryku! Nie pozwalam, rozbójniku. Bierz co chcesz, bo ja nie skąpię, ale kuku nie ustąpię. Ryku, choć do jutra skrzec, ale kuku moja rzecz. Zakukała. Kiki, kiki. Na to dzięcioł stuku puku. Czajka woła. Czyjaś ty? Czyjaś? Byłaś gdzie? Piłaś co? Piłaś? To byłaś. Przepióreczka. Chodź tu. Pójdź tu. Masz co? Daj mi. Rzuć tu. Rzuć tu. I od razu wszystkie ptaki. Szczebiot, świegot, zgiełk. O tak. Daj tu. Rzuć tu. Co masz? Wiórek, piórko, ziarnko, korek, sznurek. Pójdź tu, rzuć tu, ja ćwierć i ty ćwierć. Lepię gniazdo, przylep to, przetwierć. Widzisz go? Nie dam ci. Moje, czyje? Gniazdo ci wiję, wiję, wiję. Nie dasz mi? Takiś ty? Wstydź się, wstydź się. I wszystkie ptaki zaczęły bić się. Przyfrunęła ptasia milicja. I tak się skończyła ta leśna audycja.